Halo, halo, witam serdecznie, z tej strony Janek. I dziś spotykamy się na egzaminie, na radarze, ponors kolejny, ostatni raz również leciałem. Tylko tamtym razem z Lublina do Rzeszowa, z tego co pamiętam tym razem zlecimy, nie z Radomia do Rzeszowa, a dzisiaj lecę z Lublina do Radomia. Oprócz mnie jeszcze tutaj w tle właśnie odjeżdża Skytrain 037, czyli Łukasz i jest, będzie też zaraz Skytrain 021 Alex, który też będzie leciał do Radomia i Łukasz również leci do Radomia. Także tradycyjnie jeszcze poczekam chwilkę, aż się coś ludzie zbiorą i będę kontynuował. Chociażby jedna osoba była. Okej, okay, mamy. Także zacznę od omówienia trasy tradycyjnie. Jest to lot IFR non-airnav, tym razem już w pełni poprawnie zaplanowany. Pamiętajmy, że IFR non-airnav lecimy bez bazy nawigacyjnej, nie po drogach lotniczych, poniżej flight level 9.5 w Polsce. I zaplanowałem sobie tak, jako że SIDA nie możemy wykonać z braku właśnie bazy nawigacyjnej. Witam serdecznie, w takim razie 4 osoby. Także nie musieli wykonać na punkt Wadol bezpośrednio, jest tutaj, jest to punkt, ostatni punkt SIDA, a pierwszy punkt naszej trasy wykonałem tutaj po radialu 098 Romeo Alpha Delta, która znajduje się, przepraszam, po 278. Jak włączyłem? Wiesz co, to może jeszcze pokażę na szybko. W takim razie muszę tutaj usunąć. Klikamy sobie na VOR-a, na przykład tutaj Sierra Whiskey Alpha India i klikamy dodaj VOR do trasy. I następnie klikamy na dany punkt, w tym wypadku Wadol. Tutaj można włączyć jeszcze i wyłączyć punkty IFR. Tutaj jest to dograne, szczerze mówiąc, w domyślnym IFR Flightie nie ma wgranych tych punktów. Tutaj bazę nawigacyjną całą stworzył Alex i ona jest aktualna z obecnym AIRAC-iem. Więc klikam sobie na dany punkt i edytuj radiale, albo jeśli nie mamy żadnych, to dodaj radiale. I zaznaczamy wszystkie VOR-y, które chcemy tutaj, żeby były pokazywane w odniesieniu do tego punktu. I rysuj odległości, rysuj radiale. W tym momencie, jak sobie przesuniemy, mamy tutaj, prawda? Możemy sobie tym punktem przesuwać. I teraz tak, także tak jak mówiłem, pierwszy punkt jest 278, tutaj musimy odjąć 100 stopni, 180 stopni, czyli będzie 098, 22 mil. Następnie polecimy po radialu od Oscar Kilo Charlie, która znajduje się na Okęciu. Polecimy radialem 136, aby przeciąć radial 051, radioaktyla Tarni Romeo Alpha Delta w Radomiu. I już po tym radiolu dolecimy bezpośrednio, mogę tutaj pokazać, dolecimy bezpośrednio do punktu Romek, który jest tutaj punktem dolotowym. Tutaj jest on normalnie pierwszym punktem procedury dolotowej STAR, no ale tak jak mówię, nie będziemy jej wykonywać, ponieważ lecimy non-airnav. Okej, także pierwsza rzecz, którą zrobimy, to uruchomimy baterię i tutaj sobie te wszystkie radiale wyrysuję. Znaczy, poustałem sobie radyjka, aby tutaj odpowiednio i w prosty sposób można było na nie dolecieć. Więc włączamy baterię. Pokażę jeszcze oczywiście plan lotu. Także plan lotu wygląda tak, direct Wadol. Mamy direct, ponieważ po fixie musi być direct. I następnie mamy namiar i odległość od pomocy nawigacyjnej. To jest właśnie ten drugi punkt. I tutaj mam wyznaczony radial 136 w odległości 43 mil od Oscar Kilo Charlie i następnie direct Romek direct. Także plan jest już wysłany, przelot będzie na 6000 stóp. Także tutaj mamy jeszcze fajną sprawę, chociaż w zasadzie jest już jasno, ale jakby ktoś nie wiedział, możemy włączyć sobie latareczkę pokładową, jakby było bardzo ciemno.
Dzisiaj się nie przyda. Także tak, światło nawigacyjne, beacon. I włączymy sobie awionikę. Postaram się to w miarę szybko zaplanować tutaj, aby nie rozładował nam się akumulator w samolocie. Także pierwsza radiolatarnia to Sierra Whiskey India, która znajduje się w Lublinie. Częstotliwość 112.2. Ustawiamy sobie na NAV 1. 112.2. Sprawdzamy, czy tutaj jest poprawny odczyt na DMI. Tak jest. A na NAV 2 ustawiamy sobie Oscar Kilo Charlie. Jest to częstotliwość 113.40. I w ten sposób. I pierwszy punkt Wadol znajduje się na radialu 098. Także od razu sobie to ustawimy tutaj. Tutaj to jest 198. Przelotowa 6000. No i w zasadzie zgłaszamy gotowość do. Musimy zgłosić się o zgodę na lot. Włączę sobie też od razu tutaj okienko z podglądem kontroli aktualnej. I jeszcze informacyjnie znajdujemy się na stanowisku numer 5. Jest też od razu Aleks już po lewej stronie. Łukasz odlatuje właśnie w tym momencie. Także wciszę sobie od razu Discorda też. I jestem już. Dobra, startujesz? Nie, jeszcze muszę w ogóle zgodę najpierw uzyskać, bo nie prosiłem. Ja już, panowie, poleciałem w chmury, ponad chmurę. Doleć teraz, Janku, ja za tobą. To znaczy, ja jeszcze muszę ten zgłosić się o zgodę, ale także jak już masz, to leć pierwszy. Nie, ja też nie mam zgody. Dobra. No to ja będę po tobie. Dobrze. 125, 400. Pospieszyłem trochę. Cześć Tomek, witam serdecznie. Warszawa Radar, dobry wieczór, SkyTram 0. Ale powiem wam, że głośniej tych pilotów słyszę niż kontrolera. Tak. Kontrolera, 1, 2, 3, prosimy o podejście i bino 1 rok w miarę może wypada na ILS 01. I 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 1 rok w miarę 01. I wino jeden do mnie, bo to 0-1, dzięki. No jeszcze pokażę sytuację nad Polską. Aktualnie mamy 3 odloty z Lublina i do Radomia. Ile leci? No, też będą 3 przyloty. Warszawa Radar, dobry wieczór, SkyTrans 006 na stanowisku numer 5 w Lublinie. Proszę o zgodę na lot IFR non-airnav do Radomia zgodnie z planem. SkyTrans 006. Potwierdzam, SkyTrans 006. Dzięki, SkyTrans 006. Zgoda na Radomie jak w planie. Odwrót pasa 07, procedura Wadol 1 Foxtrot, transponder 454. I panowie, tak jak prosiłem, lot IFR non-airnav, także procedury nie wykonam. SkyTrans 006. SkyTrans 006, przyjęta się pusta, że jak w planie, no tu się transponder bez zmian 455. I panowie, przerwało troszkę, proszę o powtórzenie transmisji SkyTrans 006. SkyTrans 007. Postać rykunuje się jak nie i wnosi się do 6 punktów. Transponder 4554. Mam zgodę na loty do Radomia zgodnie z planem. Odlot z pasa 07, następnie wnosimy do 6000, lecimy zgodnie z planem. Skłop 4554 SkyTrans 006. SkyTrans
6 zadań na poprawnie uruchomienie. Gotowość do kołowania. Mamy zgodę na uruchamianie, zgłosimy gotowość do kołowania Skytran 006. Leader 1-4-1-6, słyszał radar, kłaniamy się bardzo, bardzo nisko. Advanced 1-0, rebeziemy for high first flight to Warsaw Airport. Fatalnie, mnie też co chwila to przerywa, prawie nie znaczy, kiedy słychać, to słychać, natomiast w wielu przypadkach po prostu nie słychać. No, dokładnie. Dobrze, ustawiamy score 4-5-5-4, dostałem też informację pogodową. Skytran 037, zgłaszam się. Zobaczcie, że pilotów inne znacznie lepiej słychać niż kontrolera. 1012 dzisiaj. Zobaczcie, że radar stabilizacja AS27, speeder 06. Jako, że mamy zgodę na uruchamianie, to tak też zrobimy. Speeder 064, wiatr 050, 5 węzłów. High RPM ustawiamy tradycyjnie. Zgoda na lądowanie pasów 27, przyjęte zgłoszenie pasa. Fuel on. Wystarczy. Ekran 037, zgłaszamy na 80. Ekran 037, przyjemna na razie. Ekran 037, przyjemna na razie. Stabilizacja na 20%. Ostatnie wczoraj, fajnie. Easy 123, presję na obniżenie. Bliżej. 1012 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 1
troszkę rozładować, ale mam gdzieś, że zniknie tutaj ten komunikat w czasie lotu. Także jesteśmy w zasadzie gotowi do kołowania. No i spróbujemy usłyszeć, co ten kontroler tam będzie mówił. Proszę bardzo, dobry wieczór ponownie. Skytran 021 na stanowisku 7 w Lublinie. Prosimy o zgodę na lot do Radomia. No, raz, jak w planie. Skytran 021 obserwował potwierdzenie non-airnav? Tak, potwierdzamy lot non-airnav. Skytran 021. Skytran 021 na lot non-airnav do Radomia, jak w planie. Odrzut pasa 07 wznosi do 8000. 4, 5, 2. Witam cię serdecznie, Czarku, także fajnie, że się udało w końcu trafić. Mamy zezwolenie na lot do Radomia w planie, odlot z pasa 07, transponder 4502, Skytran 021. Skytran 021, zgoda zapisana poprawnie, uruchamiać, zwalam, zgłosić gotowość do kołowania. Zwalasz uruchamiać, zgłosimy gotowość do kołowania, Skytran 021. Teraz jakby lepiej trochę, nie? Bo... To staram się wolniej mówić, żeby nie przerywało. Okej. To tak jest zero, czyli kontakt mam flight level 3, 3, 3, 3, 0. Czyli może być czasem problem z przy większym... Zauważam, jak szybko mówisz, to przerywa. Jędrzej mi teraz pięknie ląduje. Gotowi do kołowania, Skytran 006. Stop. Skytran 06, kołujcie drogą kołowania Alfa-Backtrack na 0, zgłoszę gotowość do startu. I kołujemy drogą Alfa, następnie Backtrack pasa 07, zgłoszę gotowość do odlotu Skytran 006. Lecisz, Kazik, czy już dzisiaj nie? I tradycyjnie jest mapka. Chciałbym. Może jest stanowisko 5, drogą Alfa tam, sobie tutaj zrobić w prawą stronę, drogą Alfa. No dalej z Rzeszowa do Lublina. 07 i następnie będziemy odlatywać w tą stronę. Albo do Krakowa. Skytran 037? Skytran 037, słucham. Skytran 037, spodziewać się podejścia VOR do pasa 07. Oczekujemy podejścia VOR do pasa 07, Skytran 037. Warszawa radar, pas 2 się opuszczony, Czawi,
067 ku ulicie Charlie Romeo Delta do stanowiska R6. Standard RIS-35 descent 3000 feet, clear direct approach X-ray, runway 27, all one established. Descent 3000 feet, clear direct X-ray 27, standard RIS-35. Austrian speak or monitor uniform 122 decimate, no further ATC. Uniform 1228, Prussian 64, thank you very much for that. W podlocie zakręcimy w prawo. Wizer One Solo Six Radio 98 i dolecieć do punktu Wadol. One Four One Six Airport. Pamiętajmy, wjeżdżając na pas, włączamy skrót Mode Charlie. Jak również włączamy światło stroboskopowe i światło lądowania. Wjeżdż do Warsaw Airport Asphalt, departure runway 11, Irlun 2 Bravo, departure skrót 4504, Wizer One Four One Six. Wizard 141, one, clearance correct, pushback and start up approved, call when ready for taxi. Push and start approved, facing west, call when ready for taxi, Wizard 141. Golf, contact freedom control, 1184, bye-bye. 1184, bye-bye, lots to send golf. LL 8191 Decent 3000. A dzisiaj Cessna, czy samolot oczywiście Cessna 28 Grand Caragon, tym razem w wersji pasażerskiej i w malowaniu tutaj jakimś brazylijskim, tak jakie było gdzieś tam, to myślę sobie włączyłem. Przypomina troszkę takie wojskowe, prawda? Barwy. No to ma Fox 3, Expert Bimba 5 November, ILS 11. Bimba, bądź na szale, grafik 3. Headcount 017, mamy problemy z instalacją, prosimy o zmianę poziomu na 6.0. A powiedz mi, Czarek, czy masz ustawioną Cessna 120? Cessna 172 w ustawieniach? Zaraz tutaj pokażę, o co mi chodzi. Czego go wpuszczasz, Maliny? Nie ma poziomu 6.0. Tu masz preferences i ja mam coś, co wiem. Pewnie Piotr. 172. Piotrek kazał utrudniać. Wiesz co, bo czasem faktycznie mi starskiego 6500, tam nie ma już problemu. Jako... Poza tym lecę na wschód, to powinienem raczej na nieparzysty. To pokazywało jako 737, także nie wiem na jakiej zasadzie tutaj sobie dobiera X-Squawkbox, prawda, modele. Bo na przykład Legacy 2 również pokazuje jako... Ale coś mi makabrycznie zaczęła spadać prędkość, po prostu nie wiem w czym... Także jesteśmy gotowi do... No ale kurczę... Gotów do lotu Skytran 006. Co tu zrobić? Skytran 006, 07066 węzłów, 07 zezwala nam startować w głoście w powietrzu. Mam zgodę na start z pasa 07, zgłoszę w powietrzu Skytran 006. Ciśnienie mi praktycznie do zera spadło, ten manifold pressure. Romeo Alpha Delta VR, kiedy będziecie gotowi, zniżajcie do 3000. Warsaw Ryanair 49er Zulu Quebec, walk 4-5, please, pressure 4-5, 4-6. Squawk 4-5, 4-6, Ryanair 49er Basa i zgłosimy zaraz się do kontroli, powietrzu. Marszał Ryna, na postu 305 i view 5350 leaving. I dotujemy do końca pasa, zakręcamy w prawo, by przejąć radial. Arrow for 2305, squawk 4506. I ustawiamy wznoszenie do 6000. Squawk 4506, squawk 2305. Ryanair 49 Zulu Quebec, radar contact.
Proszę, radar Izzy, czy obecnie na poziomie 9.0 weszliśmy w holding i jak opublikowano Sierra Yankee 366 w celu nie robimy się profilem poziomem do ILS-a. Także odlecieliśmy już z Lublina. 1, 2, 3 przyjąłem w takim razie komentarz w chodzie zniżanie do 3000. Właśnie, że już ten radzie macie zgodę na podejście do pasu 0,1 w głosie stabilizacji. W holdzie zbliżamy do 3000, zgłosimy stabilizację po zgodzie na ILS 01 jest 1 do 3. Zgłaszam okay, to mam 8191 request call for 411 CS ILS, call 1 established. Że to nam się zaczęło, zaraz pojechać. Call 1 nie wiadomo, w rzeczywistości byłoby to troszkę inaczej, bo cały radar nie kontroluje całej Polski, prawda? Teraz 037 zniżać 3000 stóp, wykonuj się na Alfa Delta VR. Zniżam do 3000 stóp, wykonujemy na ramię Alfa Delta VR. Zaraz, Czorku, powiem, dobrze? 037. Idź na 3400 stóp Direct 2 Dol, aktualnie Skytran 006. Skytran 006, Direct 5 position. I teraz tak, punkt 2 Dol. Widuję się na radialu 98 w odległości. 22 mili. 22,3 mili w zasadzie. Tak, używam Xen Viro i nie jestem zadowolony. Skytran 006, bez kontaktu radarowego w nosie do 6000 stóp. Jeśli łapiecie zasięg Romeo Alfa Delta, możecie wykonywać prawo. Panowie, zaraz potwierdzę, a propos Romeo Alfa Delta, i wnoszę do 6000 Skytran 006. Wizer 1416. Dobrze, możemy sprawdzić ten Romeo Alfa Delta, chociaż wolałbym szczerze mówiąc polecieć po trasie. Romeo Alfa Hotel Runway N9 113. Romeo Alfa Hotel to N Line Up Runway 1 on Call Me Radical Departure with 0416. Hej, teraz 021, gotowi do kołowania w Lublinie. Tak, nie ma problemu, łapiemy obaj. Ostatnie co trzeba podkreślić. Zarówno to jest Romeo Alfa Delta, a to jest... Potwierdzamy Skytran 021. Teraz 021 koło się Alfa, tak na pan 07, skoro się gotować do startu. No Alfa, potem Vectra Klasa 07, musimy gotować do startu, Skytran 021. Zobaczcie, że tu lecimy po radialu. I to jest ma opuścimy w punkcie Wadol w zasadzie. Wcześniej troszkę, nie wcześniej. Zobaczymy sobie tak od razu ten... Ja 007, problem rozwiązany, mamy moc w silnikach. Mamy zostać na 7.0 czy zejść do 5000? Możecie na 7.0. W długości 17 mil opuścimy TMA. Zobaczcie, że granica TMA... Zostajemy 7.0, Kajetran 017. Zaczyna się 4500, a następnie czerwona strefa już tutaj od 6500, także w tym momencie... Trochę się poprawiłem. Proszę o tych i initially placeholder 150. Decent 150. Nie, szybnęliśmy 6000 w międzyczasie. Uważaj z tymi poziomami i wysokościami. Także używam Xen Viro i no nie jestem zadowolony. Znaczy, wydajność jest całkiem w porządku, ale te chmury no... Wieczór Wasza Warka, Xen 019. No niech pan zgodę na lot IFR non-air na Rzeszowa do Lublina. No nie bardzo, prawda? A jeszcze to są chmury 2D. Zarówno takie chmury, jak i Homulus, jak i Stratusy, wszystkie chmury są chmurami 2D, także no ogólnie jest to taka przesłanka. Skytran 019 w Rzeszowie. Prosimy o zgodę na lot IFR non-air na samego Xen Viro, ale Xplaina. Zobaczcie, że światło prześwitują tutaj przez chmury, co w rzeczywistości, może te chmury są dosyć cienkie, prawda, ale prześwitują w zasadzie przez wszystkie chmury. Nie ma chmur, przez które by nie prześwitywały. I w przypadku, kiedy lecimy gdzieś tam, jest jakiś overcast i lecimy przez chmury, to i tak wygląda to w zasadzie jak kawałek, oprócz tego, że gdzieś tam jest ten efekt przesuwania się chmur.
Tak mi sobie moc przelotował. Zgoda na lot. Odlot Sparta 2-7. Znoszenie do 6000. Transponder 4561. Skytranser 1-9. Skytranser 1-9. Zgoda zapisana. Pozdrawiam. Zgłoście gotowość. Przepraszam, uruchamiam zespół, ale mam zgłoście gotowość do kołowania. Zgoda na uruchomienie. Zgłoszę gotowość do kołowania. Skytranser 1-9. Ale jest pan one. Engine number 1, czekajcie, 113-45. Wizard 1416, confirm ready for departure? We are ready for departure, Wizard 1416. Wind 0 degrees, 1 to not, my 113 for takeoff, call when airborne. 136. Clear for takeoff, call airborne, Wizard 1416. Standard 3635, Romeo. Także 316. Jeszcze calling second. Standard 3635 on Romeo. I zobaczcie, że ustawiamy sobie tutaj Romeo, 316. O, troszkę przerzuciłem. 310. Romeo, Delta, Stand 2, nie, Standard 3635. W momencie, kiedy przytniemy radial tutaj, ten od radioaltarni okręcie, czyli Oscar Kilo Charlie, wykonamy to lot w jej kierunku. Panowie, zgłaszam 6000 stóp w dolocie do Badu. Proszę o zgodę na kontynuowanie zgodnie z ze złożonym planem lotu Skytran 006. Dzięki, break, break, Skytran 037, wasza pozycja? Skytran 037, przecinamy właśnie Romeo Alfa do VOR. Skytran 037, wykonujcie podejście VOR Alfa 07, jak opublikowano zgłoście na prostej. Mamy podejście do pasa 07 VOR, jak opublikowano zgłosiłem na prostej Skytran 037. Wizard 2006. Wcale latanie w chmurach też nie jest takie kolorowe. Mogę pokazać takie rzeczy potem, nawet po tym lecie. No, nie wiem, według mnie nie jest to... Bardziej konsistentne, bardziej firm, ready for descent. Ale to może pokażę potem. 467, ready for descent. Ja też nie wiem, że nie jestem żadnej informacji od kontrolera, prawda, w tym momencie. Link 160, Patrick 467. Natalii ma Fox 22,3 mili za moment. Skytran 021, 807 w Lublinie, gotowi do odlotu. Skytran 021, wiatr 0707 węzłów, pas 07, wyzwalam startować po starcie do... Prosimy o powtórzenie wysokości, Skytran 021. W stronę. Skytran 021, po starcie jak w planie i do 8000. Znaczy, że w międzyczasie zgubiliśmy... Po starcie wykonujemy jak w planie, do poziomu 080, Skytran 021. Skytran 006, wasza pozycja? Panowie, minęliśmy Wadul, wykonujemy aktualnie zgodnie z planem Skytran 006, 6000 stóp. Marshal Link, sir, Austin 606, flight level 400, inbound Xoga. Także lecimy na razie z kursem 136 mniej więcej, do momentu złapania tutaj. Na uradzie latarni VR. Fork 5, 113, Aspen 606. Tylko zobaczcie, że... I 1-2-3 sobie za na ILM Delta sygnał łapiemy, a już tutaj o... Skarpiu nie. Chociaż się do niej zbliżyliśmy, więc w zasadzie troszkę tego nie rozumiem. Lądujmy na pasie 0-1-3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 -1-
W takim razie jeszcze sobie wpiszę Whisky Alfa Romeo i może będzie... Warszawa radar. Cześć, ponownie stanowisko 6 w Rzeczowie, proszę zgodę na lot IFR, nie w planie do Warszawy, zbliżę 064.
Niski Alfa Romeo to jest częstotliwość 114,9. Do Warszawy jak w planie. 114,9. Odlot 2,7. Zobacz, czego będzie w prawo na celach. Wznosi się do poziomu 1,90. I transponder 4,5,5,1. Zgoda na lot, że do waszej podlocie, prawo na welak, zasięgnie poziom lotu 1. Również tutaj zobaczcie, nie zostałem żadnej informacji od kontrolera, co mam dalej robić, także no lecę. Tylko 6 RZ zapisana poprawnie. A tutaj nie zostałem zidentyfikowany, ani później ta kontrola radarowa nie została zakończona, także tutaj... Ale z tego co widzimy, no, nie będzie mieli, więc tylko zaradzimy dokładnie, też do 6. Cóż, no nie jestem pewien, jaki będzie wynik tego egzaminu, zobaczymy. Lot 3924, we are ready for descent. Janku, a ty gdzie jesteś? Level 110. Descent to level 110, lot 3924. Robotic 47, descent 8. A ja to chyba w drugą stronę lecę. No właśnie tak, widzę, że chyba na granicę z Ruskiego. Zaraz cię zeszczelą. Janek, wracaj! Tam dobra, nie ma co jechać, stamtąd nie wszyscy wracają, Bieruk pojechał i nie wrócił. Się na wysokości, ponieważ dostałem zgodę na 6 tysięcy, a w planie mam 5 tysięcy na wschód. Transferuję ten 9 w takim razie 6 tysięcy, zmieniam. Chwileczkę na prawo. Prosimy o zmianę na 5 tysięcy, transferuję ten 9. Z 6 na 6. Proszę, na 5 tysięcy w takim razie. To 5,000. I Warszawa Radar, my również prosimy o zmianę. Mamy 1,0, powinno być na zachód tworzyć 1,80, poprosimy z Bider 064. Ile to już 64 i 1,80. Dobrze, ustawmy z powrotem w takim 1,80. Razie VOR w Lublinie. To częstotliwość 112,2. Także tutaj nie wiem szczerze mówiąc, z czego wynika tutaj ta pomyłka. Ja 017 spodziewa się VOR z Zulu do pasa 08. Podejście się VOR do pasa 08. Zaraz zgłoszę jakieś kontroli. Powali ma po 0 speed, 3 decent, 3000 speed. Decent 3000, pociągnął, decent 3000. Mamy transfer do pasa. K337 na prostej pociągnął. Ostatnia stacja, który jest K-trans? K-trans 037 na prostej pociągnął. Tam 037 0906 węzłów, a 07 zezwalam lądować. Mam zgodę na lądowanie z Kretem 037. Dzień dobry, good evening, it's Carpater 9, to jest Julia, to jest Julia, jeszcze poczekam. Jeszcze calling call sign, please. Carpater 9, to jest Julia. Carpas DNS, Niner, Ustik, Juliet, Radar Contact, Continue. I panowie tutaj zgłaszam... Robotic 467 Decent, 5000, Fitch 1013. Fitch 5000, Fitch 1013, Robotic 467. I panowie, chciałem zgłosić fatalną pomyłkę, lecę w zupełnie, przepraszam, przypadkowo zupełnie w drugą stronę, także aktualnie 30 mil od Sierra Whiskey India wykonuję direct Sierra Whiskey India, zgłoszę przed lotem do TMA, a następnie będę wykonywał direct 2-2 zgodnie z planem. Skagran 006, potwierdźcie 30 mil do Sierra Whiskey India. Dokładnie, w tym momencie 28,5 mil do Sierra Whiskey India, Skytran 006. Dzięki, przyjemnie. Carpathia Niner 2 Juliet 4540.
Tutaj radialem powinienem lecieć w tym momencie 278, a nie 098, tak jak poleciałem. No, tutaj zobaczcie, z czego możemy wyniknąć złe spojrzenie na mapkę, prawda? Ale faktycznie gość ma kurwa dobrze robił, co dzisiaj. A mówię, niczym jakiś lot albo co? No tak, patrzę na mapę równo tych punktów. Aleks, ty kojarzysz to podejście VOR, tutaj do Bydgoszczy? Teraz 9 kółcie Delta Romeo Bravo, zajmijcie pas 09. Zobaczcie, możemy sobie włączyć podgląd tutaj. No dobra, co pytałeś? Kojarzysz podejście do VOR. Tak, to jest rejestracja, ale muszę sprawdzić. No właśnie nie ma, znaczy to jest to podejście Zulu. Już patrzę. W tym momencie tema zaczyna się... Teraz 021, jaka jest wasza pozycja? Od 9000, od 2000. Jesteśmy w połowie między lotniskiem a punktem Wado. Jakieś 6 mil do punktu Wado, tutaj tam 021. Następnie, jeśli dostanę taką zgodę, będzie lecieć. Teraz 021, dzięki, przyjechałem. Bezpośrednio już na Wado. I tym razem. Chyba, że podejście Janki właśnie z tym tutaj takim. To jeszcze raz, które dostałeś? Ja dostałem VOR do 08, bez Janki albo bez Zulu. Ale chyba z tego co widzę, to tylko Zulu mogę, ty tylko Janki mogę wykonać. Czyli... 09, widzę. A z którego kierunku nadlatujesz? Z zachodu? No z zachodu, więc... No to rejestrak albo holding trzeba wykonać, bo masz tak, masz inną mapkę, musisz podejść z holdingu albo poprosić o zmianę procedury. 019. Wypad. Pas 2.7 do startu. W tym razie będziecie kołać drogą alfa do pasa 2.7. Tylko dajcie drogę albo sobie 30, który też będzie kołać do pasa 2.7. Zmiana pasu start 2.7, kołuje drogę alfa i zaczekam szczęp Airbusa. Wypad 019. Jaki jest zachod? Zwolniony drogą czarną. Idę z 4 alfa, zajmijcie pas 2.7, to będziecie numer 1. Musisz przelecieć nad VOR-em, wykonać holding w prawo i potem dopiero wejść w bejster. Albo poprosić o zmianę procedury. Potrzebujecie pełen czy intersekcja? Nie, tak trochę sobie zrobimy, bo mniej więcej połowę odległości tam do początku. Dobra, czyli alfa i pas 2.7, tak? Alfa, backpack, mniej więcej połowę, pasa 2.7. Zajmijcie fakt, jak to 2.7 zgłosi gotowość do startu. Gotowość do startu po zajęciu pasa 2.7, spinerze 0.6.4. 19? 0.1.9 się oczekiwać. Teraz 0.1.9 będzie się oczekiwać przed punktem oczekiwania do pasa 2.7. Zgłosimy się w punkcie alfa po punkcie oczekiwania do pasa 2.7. Ruch obserwujemy, SkyTran 019. Panowie, 18 mil. Witam, wracam i kontynu według uznania stanowisku wyboru. Zobaczcie, że bardzo ciężko się tutaj skontaktować. Połujemy w ruch uznania, SkyTran 037. Robotic 7, decent 3000 feet, correct, please, for 1-1. Niski Alfa 411 3000 feet. Jestem teraz na granicy TMA, jeśli nie dostanę zgody, to będę musiał czekać. Panowie, w tym momencie zgłaszam w odległości 17 mil do Sierra Whiskey India. Proszę o zgodę na wlot do TMA, a następnie wykonywanie Direct Wadol po Sierra Whiskey India. SkyTran 006. Dzięki. Break SkyTran 01, wykonywacie na Romeo Alfa DWR. Rozumiem, że to jest zgoda chyba, dzięki. Nie wiem. Wykonujemy bezpośrednio na Romeo Alfa Delta VOR SkyTran 021. SkyTran 017, kiedy będziecie gotowi, zniża się do 3000. Rozumiem, że dzięki to jest zgoda na wlot, czy co? Chyba kiedy tak! Gotowi, zniżamy do 3000, SkyTran 017. Jest bałagan straszny zrobił. Ale trzeba było przyznać, że jak przy takim ruchu, to sobie tam w miarę radzi, nie? Przestrane ma. No, naprawdę. Przerąbane ma, to trzeba było przyznać. Co jest tak, to wybieramy ILS
Dobrze, zobaczcie, że w tym momencie złapaliśmy już ponownie Viola Oscar Kilo Charlie 113-45. Ciekawe, jakby sobie starzy kontrolerzy poradzili. W tym momencie break, break, tylko by zrobili. Mamy w tym momencie ustawiony kurs. Tak, break, break dla wszystkich, cisza, nie? Teraz ja. Także co do tego XN-Wiro, to ja bym się wstrzymał i poczekał na jakąś aktualizację. Potem się wznosi do poziomu 1.9. Nawet 1.8, bo już ma być, jest zapowiadane już tyle czasu, a nie wyszła. No, ogólnie w tym momencie jest słabo. I $70 to jest moim zdaniem zdecydowanie za dużo. Jak na coś takiego. Ewentualnie poczekamy tutaj na wersję, na coś od Rexa albo na coś od Active Sky, jeśli kiedykolwiek wyjdzie, no ale na razie nie słyszałem osobiście takiej informacji. Coś tam Rex niby planuje, ale... Jeszcze nigdy do Bydgoszczy od zachodu nie dolatywałem na 08. Juliet Expect IDES 1 Romeo Runway 07 VOR. Fuck R9 Juliet. Ja przynajmniej dzisiaj one. Zgodnie z planem. R01? R02-1, słuchamy. Nie, Skytrans 017. Skytrans 017? Ktoś przerywa strasznie tego kontrolę. Skytrans 017, zniżacie 3000 stóp. Zgoda na podejście VOR do pasu 08. Jak opublikowano, zgłoście proszę. No i w tym momencie mamy ostatnie 9 mil, zbliżamy do 3000, mamy zgodę na podejście VOR do 08. I następnie będziemy wykonywać tym razem poprawnym radiarem, czyli 278. 278. Do odległości 22 mil. Skytrans 017 QNH 9.13. I następnie polecimy radialem od Oscar Kilo. 10.13. Także tutaj bardzo przepraszam za tą moją pomyłkę. Nie wiem, z czego to wynikło, naprawdę. No nic, mam nadzieję, że się więcej nie powtórzy. A co do Rexa? No poczekajmy, zobaczmy, co to będzie i... No cóż, ja najbardziej czekam na chmury wolumetryczne, chmury 3D, bo te obecne są takie dosyć... Także jeszcze jest mniej więcej pół godziny, myślę, że chyba zdążę dolecieć do Radomia. Jak nie, no to zobaczymy. Ewentualnie troszkę Establishment localizer on my 11467. Musimy przekraczyć mniej więcej 75 węzłów. Tower 1 on this march, bye, Partic 46. Is there one for positive for defense? With the 406 request defense. I teraz w momencie, kiedy przechwycimy nad VOR-em, przechwycimy VOR-em na kurs 278. Przechwycimy Następnie dolecimy do punktu Wadon finalnie. A tym, Aleks, jak tam jesteś? Gdzie jesteś? Carpathel, ja też dolatuję powoli do Radomia, za chwilę będę zniżał. No, ja dolatuję do Lublina w tym momencie. Ale si zrobiłeś wycieczkę, to jest dobrze. Widzę, że pan Romeo Arrival Runway 07 VR, Carpathia Liner. Powiem ci, że w sumie bym się chyba nie zorientował, jakbyś nie powiedział i jeszcze tak? No, powiem ci, że jeszcze zgubiłem tutaj... Zgubiłem zasięg zarówno o Oscar Kilo Charlie, także tutaj zastanawiałem się o co chodzi, a to Skytrans 021, kiedy będziecie gotowi, zniżacie 3000 stóp. Zniżamy do stóp, kiedy gotowi, Skytrans 021. Cześć, witam serdecznie, Robert.
Także kontroler się nie zmartwił, że mu samolot zniknął. 1-4-1, tak. Ucieszył się, że i jednego mniej. No może. Dobrze, jesteśmy w tym momencie. Leci do Rosji, to już pewnie nie wróci. Jesteśmy ponownie w zasadzie nad Lublinem. Daleko nie zaleciałem w tym momencie. Zobaczmy, czy gdzieś widać pas. Tutaj minęliśmy właśnie Lublin. Będę zaraz się na swoim skumę. Też dziękuję za kontrolę, miłego wieczoru i powodzenia. Dzięki wielkie, do miłego. Proszę o radar, pniemy poziom lotu 100, speeder 264. I mniej więcej staram się teraz przejąć radial 27. Dzień, teraz speeder 064. Zobaczysz, że już się zbliża. Radar także możemy kliknąć sobie żołnierz na wstanie. I ustawić kurs na 7-8. 2, 7, znoszę 5000, to wykonuje na punkt galaktyk w planie Skype Transfer 1-9. Warszawa Radar, dobry wieczór, Wizer 1-4-6, Foxtrot, witamy ponownie. 5000 stóp, Berlina 5 Delta z Warszawy. Wizer 146 Foxtrot, witam serdecznie i pytanie na od razu, czy możecie utrzymać w pasie poziom 120? Przepraszam, poziom 220 jako przelotowy. Potwierdzam, zatrzymałem znoszenie na 220, Wizer 146 Foxtrot. Dzięki, znoszę się. I bezpośrednio na 220, Wizer 146 Foxtrot. Wizer 141, 101-3, high speed approved. Wizer 3000, Kenneth 101-3, high speed approved, Wizer 146. Skytran 017, wasza pozycja? Minęliśmy. Brawo, Yankee Zulu, robimy do podejścia war. Dzięki, głosy proszę. Lecimy prosto, Skytran 017. Kurde, zaskoczył mnie. Airliner Tusik, Juliet Call 1, ready for descent. Także teraz brakuje nam mniej więcej... Trzeba być czujnym. 222 mil, tak... Airliner Tusik, Juliet Call 1. 11 mil mamy do Badol. A mniej więcej za... To mniej więcej za 10 opuścimy TMA. Tylko czy razem dostanę jakąś informację o zakończeniu kontroli radarowej? Czy też nie? 0-1-1-0-1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 
021 zgłoszona do radioa, jak okupowano do pasa 07, zgłoście prosto. Mamy zezwolenie na podejście 07 w UR, jak opublikowano, i zgłosimy na prosto, jest Kajtan 021. Janku. Halo? Kajtan 006, Warszawa? Tak jest, słuchamy z Kajtan 006. Czy odbiera Romeo Alfa Delta, Dipar, i jeśli tak, to jaką macie odległość do niej? Romeo Alfa Delta odbieramy 46 mil aktualnie, Skytran 006. Dzięki. I panowie, zgłaszamy też 5 mil aktualnie do opuszczenia TMA Lublin, Skytran 006. Dzięki. Dzięki, wszystko dzięki. No to dobrze, że ładnie podziękował. Ale nie wiem, żadnej, no dobra. Witaj, Elektrony, one call establish 3-0-4-0. Jak myślicie, co to będzie z tego egzaminu? Czy będzie zdany, czy raczej nie? Nie wiem. Ja coś mówił, że raczej nie, ale... Chyba, że teraz ze względu na duży ruch mu jakoś to uwzględnia, że jednak ruch jest bardzo duży. No może tak, może. Ale słuchajcie, ale to słychać w jego głosie już, że on jest po prostu zmęczony się. Każdy by był.
Nie, no pewnie, no ja i tak go podziwiam, że on to ogarnia jeszcze. Musimy zaraz spuszczenie jako temat, może dostanę jakąkolwiek informację, co dalej? 16,9 mili, pamiętajcie, opuszczamy to. Ale tam wiatr duży, bo widzę, że Janka zniosło pod Ukrainę samą. No, słuchaj. Ale ten, wziąłem odpowiednią poprawkę na wiatr i już lecę w odpowiednim kierunku. Tak trzymacie. Janek banery rozwinął i go zniosło. Reklamowałem skajpę. Nie, no. Janek siedzi na zachodzie, to chciał trochę wschodu zobaczyć. No na Ukrainie nigdy nie byłem, szczerze mówiąc. No ja też nie. Mimo, że mam blisko. A tak blisko miałeś, no? Dobrze, teraz się troszkę uspokoiło chyba, nie? No dobrze, no więc opuszczamy TMA w tym momencie. Zgłoszę to kontrolerowi, zobaczymy co dalej. Ale chmury prawdopodobnie nisko wiszą. Opuściłem TMA Lublin, Skytran 006. Tak, na razie w chmurach idę. No ja cały czas, wiesz co, dopiero mi się wyłoniłem się, wiesz, przed całym pasem. Tak naprawdę ci chmury są na 800, może 1100. I panowie, proszę powtórzenie, Skytran 006. Chciałem wyciszyć Discorda, bo nie słyszałem. Skytran 006, wykonuj się na Romeo Alpha Delta VR. Direct Romeo Alpha Delta, Skytran 006. Okej, czyli nie będzie przechwytywania radiali. No bardzo. Także 113.40. Monitor Unicorn 12.80, Astron 606. Thank you, bye-bye. MT-09 Warszawa Rada. Przepraszam, MT-195. MT-195, nie mogę was tutaj zasumować na radarze. Się się mogli wylogować i zalogować, tak na sekundę. 113.85. Także to jest ok, nie musiałem sprawdzić. Robot 2305, no further ATC, monitor Unicom, 1-2-2, this is America, nice flight, bye bye. Center 195, witam ponownie, w porządku. No i okej, teraz wykonujemy już direct Romeo Alpha Delta. Warszawa, dobry wieczorek, do Daily Dix, inbound log, the flight level 2, one view. Także w tym kierunku, prawda? Radar contact, expect loda for November, ILS runway 1-1. Dobrze, więc czasami będziemy mieć troszkę czasu, ponieważ ile? 12 minut. No to w sumie nie aż tak dużo. Wizer 1416 established. Także zobaczmy sobie. Localizer is coming, so we are established. Panowie tam w Radomie, jakie podejście było? Contact L1, bye bye. Decimal 3, Wizer 1416. Dzięki, powodzenia tam. Prawie w Radomiu, jakie podejście dostaliście? 07 VR w Radomiu. Dobra, dziękuję. Submission calling? Enter 1, yeah, fine. Spin unable again. Okej, także... 1905. Mamy podejście VR to pasa 07, jesteśmy aktualnie mniej więcej z tego kierunku, więc w zasadzie od razu będziemy mogli wykonać sobie base turn dla kategorii A, B. Na sobie RNAV-a ustawiłem do 07. A, B kursem 2, 3, 5. RNAV jest chyba tylko na życzenie. Natomiast standardowo jest albo RLS, albo VR. No i potem w zakręcie o odległości 9,1 mili. A dobrze wiedzieć, dzięki bardzo, Alex. Widzisz, codziennie człowiek się uczy. Skatran 017, zgłaszamy to... Już rozumiem, że wszyscy na ziemi jesteście. Znaczy ja stoję sobie na dwójeczce i oczekuję tutaj was. A, czyli nie wszyscy. Poczekuj się chwileczkę. A, przepraszam. Ja 0906 węzłów, a 07 zezwalam lądować. Mamy zezwolenie na lądowanie na 07, Skatran 017. Skatran 019, opuszczam strefę kontrolowaną. I tutaj w odległości 17 mil znajdziemy się
Jest to w zasadzie... Skytrans 06 w takim razie prawie do waszej kontroli. Jest to punkt, w którym lecimy do TMA, także tutaj znowu będzie trzeba zgłosić po pierwsze właśnie dolot do TMA i następnie poprosić o zgodę nawet do tego TMA. Wiemy jak stanie. 06, czy spodziewacie się Gimli 4 November, ILS Pass 1-1? Dobrze, może otworzymy sobie mapkę TMA radą. Gimli 4 November dla ILS Pass 1-1, 1-0-6-4. Także tu jeszcze mamy tą mapkę. Lecimy z tym. Stabilizowanie 2-7 radą, nie? Sobie tutaj odpowiednie rady dla odległości w tym momencie. Ostatnie stacje, będziemy mniej więcej w tym momencie wlatywać. Skytron 021, stabilizowanie w Radomiu. W odległości tych 17. Tak, 021. Wjazd w kierunku 090, sile 6 węzłów, pas 07, lądować zezwala w odległości opuszczenie pasa. Zezwala lądować na 07, zgłosimy opuszczenie pasa. Skytron 021. Już cię, Aleks, widzę. Świecą się światełka. Tak, widać. A, super. I tutaj na drugim mówiła, że również możemy sobie ustawić częstotliwość radomia. Zobaczcie, że jest. Także wszystko się zgadza. Kurs odlotowy. Co oznacza, oznaczają te VIP-y przy samolotach w naszej flocie? Że zlecenia możesz tymi samolotami tylko... zlecenia VIP możesz tymi samolotami wykonywać tylko i wyłącznie. Trzeba będzie zostać VIP-em w przyszłości, bo Duke'a też mam. Także chętnie bym pożyczył kiedyś od Alexa. Super, jasne, tylko musisz zdać egzamin IFR, czyli wylatać tam te 50 godzin, czy ileś i zdać egzamin, ale to jak widzę, latasz IFR-y, to zdasz bez problemu. No. IFR-y i na dwusilniki jeszcze, z tego co kojarzę. IFR-y i właśnie dwusilniki. Tak, tak, jak chcesz latać Duke'em, to tak. Bo tam jest wtedy też tak, że musisz wykupić abonament, nie? Na te zlecenia, bo... Tak, tam za 5000 czy ileś. Tak, uprawnienia, nie? I abonament. Lot PA85. Jasne, rozumiem. 100. Sprawia dobrze, jak się wygląda na to, że... Zdążymy dolecieć do Radomia. Jeszcze raz tutaj pokażę, tak, że dolecimy. Powinniśmy na tej radio latarni. No, Alex, masz spotera na trawie, tak żebyś miał zdjęcia. Następnie do 3. Widzę. Następnie do 3000 będziemy zniżać odlatując od Viola, czyli na profilu pionowym, a następnie 065 już będziemy zniżać sobie. Prawdopodobnie z widocznością, jeszcze nie wiem jaka jest pogoda, bo nie dostałem informacji. 017, wasza pozycja. Ale już sobie tutaj to sprawdzimy. Na 7 na pasie po wylądowaniu. Mieliście zgodę tylko na podejście, mi się puścił. Oj. Oj, oj, stopa. Zrozumiałem zgodę na lądowanie. Mój błąd, przepraszam. Dobrze, wstawmy sobie 1012. Nie ma sprawy. W takim razie opuśćcie pas stanowisko. Jest 1012. Opuszczamy według uznania w każdym razie. No, może nie być widać tutaj. Ale stopa, kurde. Wasz czar, Witter 146, gotowy do zniżenia za 5 mil. Niestety, Alex, widać jak ucesną. 16 Fox, spodziewać się procedury kukam 1 Victor do pasa 09 i zniżacie do poziomu 150. Zniżamy poziom lotu 150, kuka 1 Victor do pasa 09 Witter. I panowie 7... Wasza Warona też gotowi do zniżania 4-0-6. Zatem stacja Polska 4-0-6-4. 4-0-6-4 gotowi do zniżania 17 mil do linii. Poziom lotu 1-2-0. Zniżamy wstępnie 1-2-0 z 4-0-6-4. 16 mil do... Hej, mam 0-2-1, pasuj na radę. 6100, proszę do TMA Radom, Skytran 006. 06, wykonuj się bezpośrednio na punkt Romeo Alfa Delta Vior, kiedy gotowi zniżacie do 3000? Zniżamy do 3000 stóp, direct Romeo Alfa Delta, Skytran 006. Wither 1-4, znowu tutaj troszkę za późno. Approach 1-1, small 0-0, bye bye.
Roger speaking to Upland 1, Desmond 0-0, dzięki Wizard 126 Foxfeet. Żeby nie przekroczyć tej prędkości maksymalnej. Skytran 021, pad Radomiu, zwolniony z Delta. Jeśli możliwe, prosimy o kołowanie stanowiska numer 1 czy drodze eko. Skytran 021, w takim razie eko, stanowisko numer 1, zaraz. Kołujemy Delta Fox z eko do stanowiska numer 1. Dziękujemy, Skytran 021. Zapraszam, zapraszam, Alex koło mnie, bo ja na drugim miejscu stoję. No właśnie tam kołuję. Kurde, ale dałem ciała, ja pierdzielę. Ja też. Dzisiaj taki pechowy dzień. Janek, ty tylko trochę zabłądziłeś, a ja wylądowałem bez zezwolenia. Ja bym wam, że nie dostałem żadnej zgody, ani na wlot, ani na wylot. Ani no właśnie. Także no nie wiem. A nic, tak sobie latamy sami. A ze dwa razy prosiłem, no tak. Wolna Amerykanka dzisiaj. No trochę. No nic. Mój cały misterny plan wziął w łeb, tyle my się naukładali. A kontrolę dał direct i koniec. Tak, no. Ale tak często jest. Dobrze, zobaczycie, że mamy teraz 4 minuty, także... Ale kurczę, po prostu byłem, nie wiem, byłem pewny, no tak ubzurało mi się w wełbie, że dostawałem tą zgodę, nie wiem czemu. Może za dużo tego wszystkiego chyba. Też nie dostałem nawet teraz informacji o tym, jakiego podejścia mam się spodziewać. Może jeszcze stanę, chociaż mam 3 minuty do... Ale to... Marek też pisał, że kończy mu się kreska i nie wie co dalej. No właśnie. Dobrze, teraz i po prostu pytamy go, dopytamy. 1-0-1-3-5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 
8 mil do Romeo Alpha Delta, 4000 stóp, 3500 stóp. Panowie, rozumiem, że podejście VOR po Romeo Alpha Delta do bazy 07, Skytran 006. Skytran 006, tak jest, po Romeo Alpha Delta, podejście standardowe VOR do pasa 07 jest ściepa. VOR, podejście jak opublikowano do pasa 07, zgłoszona prostej Skytran 006. No, czyli tutaj tak jak myślałem. Czyli kurs 235 po Romeo Alpha Delta, a następnie do 9.1. Dziękujemy bardzo za kontrolę. 06. Powodzenia miłego wieczoru. Szacun się takie ruchu. Dzięki wielkie, do miłego. Dzięki. Pocieszyłem trochę chłopaka. A ucieszę się. Myślę, że to takie miłe było dla niego. Myślę, że zdecydowanie. No dobrze, zaraz będziemy rozpoczynać tutaj. Podejście, zobaczcie, że im bliżej się... Jestem bardzo ciekawy, czy zda ten egzamin. Chyba niekoniecznie, co? Widać to już na samej ostatniej mili. Także wtedy przełączyłem sobie w tryb heading. I ustawimy już tutaj. Myślicie, że wezmą pod uwagę ten ruch? No myślę, że tak. Tak, to był względem na Sonoda, my ślicznie dziękujemy za kontrolę, miłego wieczorku i powodzenia. Cześć, cześć. Zwłaszcza, że to było już drugie podejście, nie? No zobacz. Ja panowie nad pas właśnie nadlatuję. Także właśnie patrzymy, że spoterzy łapią aparat i lecą. Jest, już czekamy. Światełka trochę przygaszę i już patrzymy. Walnie jeszcze ze dwie orbitki, to się przeloguje. Nie, ja już ląduję. Zrób go randa. Nie, ja już 10 minut zostało. Bardzo dobrze pamiętam, Czarku. Ale się udało, chociaż wydaje mi się, że tam się na czerwono chyba zaświeciło na tym radarze. Dobrze, ustawmy sobie heading. Janek, ale ty do 07 podchodzisz, nie do 2.5. No tak, ale musi nad radio pomocą. A, dobra, podchodzi, dobra, nad pasem. Z drugiej strony, jasna sprawa. Maja, Gawa, for November, a potem jest 1-1.
Myślałem, że na postaj jesteś. 064, zniżajcie 6000. Nie, 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 ja się dopiero nadlatuję i teraz będę wykonywał tego bejstera. Ile ma 6000, kłam H10, 13. Wy jesteście w Radomiu? Tak. W Radomiu? Trzeba było ruch za cały rok zrobić w Radomiu, nie? No i tak często ten Radom molestujemy. Jest C208 na niebie, widzę. To tak, ja oglądam z góry, Janek klas też widzi na dole. Przynajmniej się chmurki trochę rozeszły. Aleks, a ty mnie jak widzisz jako co? I przelatujemy właśnie. Jako Cessna. Lotniskiem nad Skytransem. Który z was stoi na 11? Na lotnisku? Nie, dobrze? Stoimy na 1 i na 2. To ja się na 11 zalogowałem. No dobrze. Zniżajcie 5000. Minęliśmy, zobaczcie, po 6 minęliśmy w tym momencie. Wiara. Aż tyle nie zajmuje, no. Na diecie jestem. Teraz 195 i QNH 911. Ale gdzie w Radomiu a 380, Kamil? Oj tam, to jest Antonow 225. A, czyli VFR-y ci się kręcisz? Tak, takie wiesz, kółeczka porobię. I w zasadzie jesteśmy teraz na radialu, tryb NAV 3000 mamy. I także już wcześniej dostałem zgody na zniżanie. Jeśli bym nie dostał, to wtedy w tym momencie z 4000 zniżałbym do 3000 zgodnie z procedurą. Ej panowie, a na Erszu przyjeżdżacie? Zawsze kiedy jest do Radomia? Ja bardzo chciałem, szczerze mówiąc. Special Tower, good evening, Lot 525. With you, passing for the 500 feet in below. Kogo nie ma z naszych pilotów, kto by tutaj mógł przenocować, czy coś? Dobrze, teraz dzień. Lot 525, with you, almost at 6000 feet. I na drugim wskaźniku. O, jakieś światełka widzę w powietrzu, to chyba... Silent Planner 180, Lot 525. Też coś w Radomiu? Ten Kamil? Wiesz co, przelogowałem się, żeby zobaczyć, jak lądujesz. No, jeszcze muszę odlecieć, zaraz będę zawracał na ten... Chłopaki, to podjedźcie tutaj 11, 12 i tak dalej. To wszyscy razem staniemy, bo tam koło was jest tylko dwa miejsca, nie? No spoko, zaraz odpalę maszynę. Dobra, ja się już przenoszę. Także ja jeszcze jakieś 5 minut myślę i będę na ziemi. Ale to będziecie ten? Będziecie kołować bez zgody, czy po prostu się przelogujecie? Przelogowałem. No Radą to tak nie bardzo, nie? To nawet patrzymy, ile sa nie ma. Ja stoję na 11. Ale za to podejście NDD jest. Jak coś szybko śmignęło koło mnie. Koło mnie też właśnie zauważyłem, jak rakieta. To Alexa Duke. Ale to jako jakiego speeda dostał. Napęd rakietowy. No wcale to na 5000 nie wygląda. Teraz faktycznie troszkę się za... Nie wiem, czy to jakaś stara pogoda, czy co się tutaj wygenerowało, bo to już miał być... Widzę cię, Alex. 600 stopach, a to tak nie wygląda. Na 13 stoisz. No i na tym. Ej, ja mam scenariusz Drzewieckiego i mam tylko miejsca 1, 3, 5, 7, 9, 10. Także no, ani to overcast. Bo ty masz explaina, to tam jakoś chyba trochę inaczej. Zazwyczaj dobrze generuje. I widzialność tutaj też, także może... Drzewiecki! No zobaczcie, meter jest godziny... To, włączyłem światła, żeby mnie było widać. Czyli to była 20.00, to jest sprzed 2 godzin. Dobrze mówię? A to się uruchomi śniki, uda się panu baterii. Skytran 019. Skytran 019, spodziewa się pasu 0. Ciebie Aleks zakupić krafta widzę. To lepiej niż my. Spodziewać się pasu 076. Skytran 019. 19, nie, Janka to Cessna 208. O 19 to było o... Już wiem, dlaczego nie widziałem miejsc, kuźwa, na Lublin się sprzelogowałem. No czyli tak, z... Nie no, spoko. Niedaleko. Dobrze liczę, dobra, zaraz się będę... Szybka biegania. 9.1 mini i wracamy... Teraz już mam wszystko. Police wind 0, idio, 11 runway 07, clear to left.
7-7, Carpenter 9-2-6. Slot P886, direct whisker for 411, clear dialect approach, call when established. 411, clear approach, slot P886. Proszę, 4 zniżajcie, 4000. Kuzik, nie mam wszystkiego, mam tylko 1, 2 i wojskowe stanowiska. Tak, 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 jest na czerwie. A kontroler miał wyrysowany tym razem? Czy nie? Bardzo. Bo mi też dróg kołowania nie powiedział, tylko powiedział, że sam dokołował do stanowiska pierwszego. Stanowisko do poznania? No dobra. Zobaczcie, czyli rozumiem, że nie, nie zaloguje się koło. To znaczy możesz, tylko nie wiem jaka jest numeracja w tej twojej scenerii. U mnie to jest... Skytran 006, wasza pozycja. I jako za, parking 12, ramp military cargo. 006. Jako... Dobra, tak sobie nie przeszkadzam, bo po prostu. Zaraz zobacz. Ale ty masz 12, a stoisz na 13. No, ale to jest jako military cargo, czyli wojskowy ten cargo. W zasadzie, zgłaszam pas w zasięgu wzroku na prostej i proszę zgodę na lądowanie wizualne Skytran 006. Skytran 006. No i co, Janeczku, lądujesz? 15 wolna? Zezwalam lądować w długości opuszczenie pasa. 12 wolna, więc jest pierwsze opuszczenie pasa Skytran 006. No właśnie, zgodę dostałem na lądowanie. No dobra, właśnie, bo Janka zagłuszać. No to już jestem między wami. O, czekamy na Jankę. Panowie, to gdzie ja, tam, gdzie ja tam mam zwolnić, żeby... Znaczy na końcu pasa czekamy, także możesz prawie do końca pasa podjechać. Dobra. Albo w połowie, albo na końcu pasa. Światło lądowania z przelotem. Skytran 019, prosimy o zgodę na zniżanie. Skytran 019, możecie zniżać mniej niżej niż do 4000. Ja na prostej, tak. Jakieś w tym momencie 7 mil, 3 minuty. I będziecie oczekiwać na skierę. Ustawiam przesłonę i pstrykam zdjęcie. Widzimy światełko. Zbliżamy do 4000 stóp nad Sierra Whiskey India i tam oczekujemy foldingu. Skytran 019. Dobrze, tutaj koledzy Skytran oczekują na końcu pasa 07. Są te stanowiska, w zasadzie ustawiłem widok zwierzy. Wy tam na, w okolicach Bety czy Alfy oczekujecie? Znaczy, Charlie albo Alfa. Charlie albo Alfa, okej. Okay. Beta też może być. Dobra. A dokładnie to na wprost Bety stoimy. Dobra, to będę widział, nie? Gdzieś tam zwolnię. Dobrze, Beta, trójeczka, 2.6 turbo diesel. Proszę, ale dalej mówię, że wyszukamy Neobatic 468 passing 2200 feet, a ja mam to find out to the park with. A nie brawo? Brawo, ale, ale u nas beta. Okay. Za dużo matematyki. Alfa, beta, gamma, wiesz. I'm going to face you and turn in left back to box for 468. Janek jest przepracowany matmą. No dzisiaj mi się wszystko miesza. Ej, powiedzcie mi, 19 Zulu to jest która godzina lokalnego czasu? Bo nie mogę do tego dojść w tym momencie. 20. Właśnie, bo metar jest ten z 20 i... jest overcast na 600, nie? 5000, a tutaj mnie jakieś trzy chmurki może są nad lotniskiem. Nie, no to mnie szaroburo i ponownie. Jakiegoś innego źródła pogody popiera, no nie wiem. Ja faktycznie gdzieś tak na 700 dopiero z chmurek wyszedłem. No, no, ja dokładnie też. O, widzę Janka, światełko już. Stoję na pasie, robię zdjęcia. Dobra, panowie, to ja zwalniam i ląduję. Nie zwalniaj, przyspiesz. Przyjąłem break enter 195 descent. A to w scenariu Żywieckiego koło stoi kasa. Runway 10 call when established. Co stoi? Kasa koło nas stoi. To ze scenariu Żywieckiego. No to statyczne, tak. A ja nie mam. Chyba nie wiem, czy nie ma wyłączonych statycznych tutaj. Tylko w X-Plane jest chyba inaczej niż w tym FSX-ie. Nie wiem, nie żadna kasa. W innych miejscach statyczne stoją. Ale ja mam demo, ja nie mam tego pełnej wersji. No, więc lądowanie. Daj, żeby nie przyjechać. My nie możemy mieć demo. Dobrze.
Proceeding direct to Tompi, lots of signals. To dobrze idzie. Tylko żeby nie było, ale urwał. Nie, będzie dobrze. Lewo na łyżki, jasno 4-1-1. Uważaj na spoiler. I bardzo miękko, 80 stóp przyziemienia. 80 stóp na minutę, także dobrze. Oczekujcie na wspiera Wisk India VR, jest jeden ruch podchodzący do... Bardzo ładnie, z kolei na Cessna. Tak, żeby się nic ze szklanki nie wylało. Oczekujemy na wspiera Wisk India. Jak opublikowano, tak sam żeby... Inwersery, także możemy sobie je włączyć, no powiedzmy, że... Pewnie się to jakoś troszkę inaczej nazywa. I wolnimy sobie w lewo, w prawo, nie w betę. Kazik słysza, też już ląduje. Ale on w Lublinie chyba, Lublinie. Z tego co tam, no właśnie. Lock 753, no further TC monitor Unicom, 1-2 to simulate, bye bye. 1-2 to simulate, lock 753, dzięki do mnie. Lot 1050, direct perfect. Musimy troszkę zmniejszyć sobie tutaj obroty, ponieważ strach. Jedzie prosto na nas. Wyryła wtedy do przodu. Panowie, pas wolny 07 w Radomiu, Skytrans 006. Skytrans 006, dzięki. Kontynuuje stanowisko według uznania. Kontynuuje stanowisko według uznania. Dzięki bardzo, Skytrans 006. Także tym razem się nie przyznał, że nie ma wyrysowanego. Tak. Nie ma mapki. Czekajcie, się to zmieszczy gdzieś pomiędzy? Pomiędzy mnie możesz się przyznać, aż tam nie ma stanowiska, ale się wciśniesz. No dobra, to pomiędzy. Nie, możesz tylko albo obok mnie, albo obok Aleksa. Na 10 albo na 14. Dokładnie, 10-14 wolne. Lot 525, Warsaw, Tulsa, monitoring, komandu. To nie będę ryzykował, bo tam tak trochę ciasno jest. Obok Aleksa. Dziękuję, to jest koło kasy. U mnie właśnie tej kasy nie ma, może mam wyłączone te... U mnie też nie ma kasy. Ale ciągle cierpię na brak kasy. Nie tylko w Radomiu cierpię na brak kasy. Licznie, na ręcznym wjechał, jest okej. Okay. Zgłaszam na stanowisku 1-4, proszę o zamknięcie planu lotu i dziękuję pięknie za kontrolę. I przepraszam tutaj za drobną pomyłkę z mojej strony, Skytrans 006. Skytrans 006, planów za minuty 02, dzięki wielkie, do miłego. Do miłego, cześć. Żeby się silniki, no dobrze. Dolecieli, jeszcze Kazik tylko leci chyba, nie? Już chyba ląduje też, bo słyszałem, że tam dostał chyba zgodę na podejście. Światło jest włączone, więc pikun możemy wyłączyć. Światła nawigacyjne w zasadzie zostawił włączone. Także teraz pamiątkowe fotki. Dokładnie. To jest standardowy skok. I czekamy na ogłoszenie wyników egzaminu. No bardzo jestem ciekawy, co to będzie. U mnie światła pogasły, czyli bateria padła w samolocie. Fotki rzuciłem już na nasze... No, panowie, macie kable, żeby odpalić? Na pych odpalaj. Na pych. I jakaś pamiątkowa fotka, prawda? Zaraz będzie pytanie, kto kasą przyleciał? A to u kogo taki ładny dzień? Także to by było na tyle z mojej strony. Dzień ładny, szaroburo i ponuro, zobacz. Dziękuję wszystkim za uwagę. Ale gdzie? I do usłyszenia następnym razem. Cześć. Dzięki do mojego Igor, cześć. U mnie ciemno jak w Radomiu.